testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Hi all, today I would like you to present the Ford Ranger, ale w tym przypadku nie jest to kolejny test wersji Raptor. Bo oczywiście Raptor jest świetnym samochodem, genialnie brzmi, daje Wam wiele frajdy w terenie, uśmiechu, a także jest samochodem do wszystkiego, ale ten samochód jest tym wszystkim najbardziej zdroworozsądkowy. Nie jest aż tak drogi, pod maską ma diesla i jest również dobrze doposażony. Jest to wersja White Track. Nowy Ford Ranger występuje aż w 8 wersjach wyposażenia, a to mniej więcej środek stawki, a także w 4 wersjach kabiny tego samochodu. U nas oczywiście najbardziej zdroworozsądkowo, czyli kabina 5-osobowa, 4-drzwiowa. A to wszystko daje Wam trochę uśmiechu, trochę zabawy, trochę także właściwości terenowych, użytkowych i również komfortu na co dzień, bo taki powinien być w tej chwili nowoczesny pick-up, czyli samochód komfortowy w teren, a także na co dzień do przedszkola, pracy i oczywiście na prawdziwy polski urlop, czyli do wykonywania wszelkiej maści remontów. Dlatego na pace znalazło się kilkaset kilo tego, co potrzeba, aby wykonać gładzie w domu. I właśnie testowaliśmy go na pełno, a także na pusto. Samochód zaskakuje i to bardzo pozytywnie. Produkowany oczywiście jest w RPA wspólnie z Volkswagenem Amarokiem. I to również nowy Amarok ma wiele wspólnego z Fordem Rangerem. Dokładnie na filmie u mnie był Volkswagen Amarok i tam było sporo jeżdżone w terenie. A w tym teście pojeździmy sobie nim na co dzień, czyli tak, jak użytkujemy w większości czasu typowego pick-upa. Zapraszam! Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części nowego Forda Rangera, ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze, moi drodzy amerykańsko-afrykańscy widzowie, trzymajcie oczywiście subskrypcje, dzwoneczki i łapki w górę na kanale Karolewski, bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom rozwijamy ten kanał. Jaki jest nowy Ford Ranger? Na pewno jest bardzo wizualnie amerykański. Przyznajcie, wielki przód tego samochodu, również z wielkim logo Forda, w naszej wersji skrywającym pod spodem kamerę od systemu 360. A także dosyć monumentalny grill, wykończony w tym przypadku z takim ciekawym lakierem, jakby połączenie piano-black i takiego jakby szarego, metalizowanego lakieru. Jest wielki, czyli tak, jaki powinien właśnie być w samochodzie o amerykańskim rodowodzie. Przednie lampy. Są to lampy w naszej wersji LED-owe z charakterystycznym takim kształtem litery C, światło do jazdy dziennej. Mamy również LED-owe mijania oraz drogowe, ale są to tak zwane jakby basic LEDy, czyli LEDy z odbłyśnikiem, ale macie jeszcze w opcji w tych wyższych wersjach wyposażenia, także lampy adaptacyjne matrycowe LED-owe. Kierunkowskaz to już normalna, prawilna, amerykańska żarówka. Schodzimy niżej, widzimy również przeciwmgielne w technologii LED-owej, a także dokładki stylistyczne, charakterystyczne dla wszelkiej maści SUV-ów, terenówek i oczywiście pick-upów. Zwróćcie uwagę na bardzo solidne wykonanie tego samochodu, czyli dwa bardzo ważne aspekty. Rejestracja zamontowana jest wysoko, czyli prawdopodobieństwa zgubienia jej w wodzie, w terenie jest już mniejsze, a także ogromne haki, abyście mogli Wy wyciągać z opresji innych użytkowników terenu. Bo ten samochód zakopać da się, ale jest to niezbyt łatwe. I to jest bardzo ważny punkt. Macie również z pakietem off-road osłonę pod silnikiem, skrzynią biegu i również zbiornikiem paliwa. A to się może przydać. Sprawdź stronę doradcasamochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! A teraz zobaczmy podmaskę naszego Raptora. Podmaskę zagościł najbardziej zdroworozsądkowy, moim zdaniem w tym przypadku, silnik, czyli jednostka oczywiście diesla. I jest to silnik nie najsłabszy i nie najmocniejszy. Macie silnik słabszy EcoBlue, ale również macie silnik nasz, czyli dwulitrowy diesel B-Turbo. Silnik zamontowany jest poprawnie, czyli wzdłużnie w komorze silnika. Sam silnik generuje nam tylko 205 koni mechanicznych, ale jak to w dieslu. Newtonometrów jest aż 500, moi drodzy. To wszystko napędza Wam 4 koła z bardzo sprawnym napędem na 4 koła dzięki przekładni automatycznej 10-biegowej. Macie również silnik diesla V6, a także benzynę V6, ale tylko i wyłącznie tą benzynę w wersji Raptor. U nas ma być dzielnie w terenie, dzielnie pod kątem ładunków, a także w miarę ekonomicznie. Czy będzie? Zaraz zobaczymy. No, maska jest taka, że spokojnie workout tą maską możemy sobie robić.
No, pod kątem stylistyki linii bocznej. Sami zobaczcie, no średnich rozmiarów pick-up oczywiście spory w Europie, ale w Stanach to wciąż rozmiar raczej taki M. Natomiast w Europie samochód z pewnością nie jest mały. Co go wyróżnia? W naszej wersji chociażby felgi. W tym przypadku felgi 20 cali. Dobrze wyglądają, jest jeszcze spory zapas opony o profilu 55, a także dokładki stylistyczne zamontowane na nadkolach, wykończone strukturalnym plastikiem. Ogromne progi, które są bardzo ważne, ponieważ pomagają Wam, aby komfortowo wsiąść do samochodu, ale pamiętajcie, że zawsze Wasza nogawka będzie o te progi ubrudzona na pewno, to Wam gwarantuję. Również emblematy wersji Wildtrak na drzwiach, a także napisy Biturbo na takich... O, to chyba prawdziwe. No jak? Wygląda na prawdziwe. Na prawdziwych skrzydłach zamontowanych na błotnikach. Ogromne lusterka z kamerami 360, a także relingi dachowe. Zabudowa paki w naszej wersji jest po prostu elektryczna roleta. Zabudowa paki to bardzo indywidualna kwestia pod przeróżne branże. U nas jest najbardziej uniwersalnie. I co z tego, że macie w tym samochodzie ogromne chlapacze z przodu i z tyłu, skoro on najlepiej wygląda właśnie tak. Czyli niby żółty, ale jednak ubrudzony, czyli w swoim naturalnym środowisku. No i na koniec zobaczmy jeszcze stylistykę tylnej części naszego amerykańskiego, moi drodzy, pick-upa. Co wyróżnia Rangera? Chociażby nowe lampy. Lampy LED-owe, pozycyjne, a także reszta w technologii żarówkowej. Po prostu dobrze wyglądają i w miarę nowocześnie. Napis 4-wheel drive, a także napis Wildtrak, wielkie logo Forda, zamontowaną pod spodem kamerą, a także trzeci stop nad klamką klapy bagażnika. Macie również ogromny stopień, co bardzo ważne, w szczególności w pick-upie, a także masywny zderzak wykończony strukturalnym plastikiem, a także takimi dekorami bardziej jakby, no po prostu ładnymi dekorami i również czujniki parkowania. Zwróćcie uwagę na ogromne mocowanie haka. Ogromne, bo w tej wersji silnikowej samochód uciągnie przyczepę o masie do 3,5 tony, moi drodzy, a ładowność paki załadunkowej to 1059 kg. I teraz co go wyróżnia? Chociażby to, że macie bardzo wygodną ławeczkę na przykład na ryby. Macie dwa cup holdery, tutaj jakby takie wyżłobione i takim fajnym strukturalnym plastikiem wykończoną właśnie tą obudowę samej tej klapy przestrzeni załadunkowej. Teraz sobie otworzymy roletkę. Oczywiście, że elektrycznie, co by nie było. I teraz co skrywa sama ta przestrzeń załadunkowa? Ładowność na powyżej tony, to już jest całkiem fajny wynik. Macie ogromną tą właśnie pakę załadunkową. Z elementów praktycznych. Dwa gniazdka zamontowane z lewej strony. Jedno gniazdko to gniazdko zapalniczki, a drugie to gniazdko 230 V. Macie również lampki LED-owe, także mocowania w górnej części z takimi specjalnymi hakami na szynach, aby sobie lepiej zamocować właśnie towar na pacy tego samochodu. No i ta paka spokojnie pomieści, jak widzimy, 22 pudełka, 25 kg, na przykład gładzi. Ale generalnie to jest, tutaj wchodzi po prostu wszystko. To, co jest bardzo ważne, to na przykład mycie tej paki, co już testowałem. Paka ma specjalne odpływy, więc parkujecie na delikatnym na przykład wzniesieniu, myjecie i Wam się elegancko ta paka sama suszy. Więc jest to bardzo praktyczne, w szczególności właśnie aby sobie móc utrzymać czystość w przestrzeni roboczej. Tyle. Prawdziwy pick-up. Zapraszam Was do kabiny. Jazda testowa. No to słuchajcie, w tym teście było pod kątem stylistycznym, pod kątem również ładowności, ale już się nie skupiałem na tylnej kanapie i na wnętrzu, bo to Wam dokładnie omówiłem w moim teście Amaroka. Oczywiście wnętrze Forda jest trochę inne. Sami zobaczcie, oczywiście Fordowska jest kierownica, która jest bardzo przejrzysta i intuicyjna i również podobny jest ten wielki ekran multimediów, który jest trochę skomplikowany, ale już po czasie załapiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast w tym samochodzie najważniejsze są właściwości jezdne. I teraz tak, na pacy jest dokładnie 800 kg, czyli tak mniej więcej, no już blisko tej granicy ładowności, a mimo to samochód prowadzi się genialnie. No jakieś tam trochę tutaj kałuż jest, droga jest fatalna, nie ma problemu. Zawieszenie w tym samochodzie jest kapitalne. Oczywiście z tyłu wciąż zamontowany jest resor, ale tak jest to wszystko zestrojone z tym zawieszeniem przednim, że samochód jest dokładnym kompromisem znowu między asfaltem, a jednak naprawdę terenem. Często w pick-upach wkurza nas to, że samochód jest bardzo tak jakby skoczny na pusto i również na pusto samochód się nie prowadzi. Ranger, testowałem go i na pusto, i również załadowanego, prowadzi się bardzo porównywalnie. Owszem, na pusto jest trochę bardziej komfortowy, jak go sobie załadujemy, czujemy jakby taki delikatnie ociężały tył samochodu. Tylko to jest w sumie normalne. Ciężko się tego czepiać,
O, znowu ogromna kałuża. Po co zwalniać? Odpuszczamy tylko gaz. Nie ma żadnego problemu. W tym samochodzie jakiekolwiek tereny wychodzą nam książkowo. Natomiast jeżeli chodzi dalej o to zawieszenie. Jak one zestrojone w terenie? Pracuje bardzo cicho. Wszystkie te koła jakby de facto nie macie żadnej jakby wiedzy akustycznej o tym, co się w tej chwili dzieje pod samochodem i wszystkie plastiki są spasowane naprawdę bardzo solidnie. Patrzcie. Owszem, tu jest twardo, tu już jest mięciutko, ale to wszystko jest tak spasowane, tak jest to wszystko zmontowane, że samochód nie wydaje z siebie żadnych dźwięków podczas jazdy i to jest jego naprawdę wielką zaletą. Dalej pod kątem tego prowadzenia takiego typowo terenowego. Samochód ma również całą masę ustawień napędów terenowych w tym samochodzie. Z racji na ładunek, no nie testowałem go na jakichś tam bardzo mocnych wzniesieniach, to robiłem w Amaroku. I w Amaroku działało to bardzo skutecznie, tak samo skutecznie oczywiście działa to w Fordzie, bo jednak napęd jest dokładnie kropka w kropkę ten sam w Fordzie i w Volkswagenie. Bo oczywiście w tych dwóch bliźniakach cały układ napędowy, karoseria, w ogóle wszystko pochodzi z Forda. Volkswagen sobie tylko jakby użyczył tutaj takie trochę jakby logo Volkswagena na tym samochodzie, co nie do końca jest wadą, bo skorzystał z najlepszej możliwej bazy. No bo w tej chwili co macie ciekawego poza Hiluxem? Nawary nie ma. L200 nowego nie ma. Macie właśnie albo Hiluxa, albo Amaroka, albo Forda Rangera. I to właśnie Ranger znowu wygrywa w kilku aspektach, bo sami zobaczcie, Volkswagen ma w tej chwili trzy wersje swojego Amaroka, każda w innym kolorze i koniec. Natomiast znowu kałuża, no jak to tutaj wszystko jest idealnie dopasowane do moich potrzeb. Natomiast w Fordzie macie po pierwsze więcej kolorów, po drugie macie również 8 wersji wyposażenia, czyli znowu dla każdego coś innego. Takich typowo wersji na stalówce, na czarnym zderzaku, takich typowo roboczych, po takie wersje trochę bardziej już luksusowe, aż po te wersje najbardziej luksusowe i oczywiście wersje najbardziej sportowo-terenowe, czyli oczywiście Ford Ranger, który w tej chwili, czy Ford Ranger Raptor, który stoi jakby na topie w tej chwili wersji Forda Rangera. I tam jest tylko i wyłącznie V6, gdzie wcześniej w Raptorze był silnik diesla biturbo, a teraz macie silnik V6 benzynowy. Oczywiście w Europie są delikatnie stłumiony przez wszelkie normy emisji spalin. U nas silnik bardzo zdroworozsądkowy, no bo jest to jednostka dwulitrowa diesla biturbo, 205 koni i 500 Newta, więc samochód sobie spokojnie radzi właśnie tymi napędami dzięki tej jednostce napędowej i również dzięki tej skrzyni biegu. Skrzynia biegów 10-biegowa, co Wam pozwoli na bardzo ekonomiczną jazdę jak na pick-upa w trasie i również na bardzo płynną jazdę na przykład w mieście, bo właśnie ten układ napędowy nie próbuje być w ogóle sportowy. On jest układem napędowym takim czysto właśnie płynnym, czysto ekonomicznym, takim właśnie do pracy i na co dzień. Od elementów sportowych macie V6 diesla, a ona naprawdę ma sporo wigoru. Macie także silnik V6 benzynowy. Patrzcie, ta droga jest fatalna. Czy coś tu w ogóle przeszkadza? No, samochód jest genialnie zawieszony. Właśnie zawieszenie w tym samochodzie jest największą zmianą, bo często w pick-upach to prowadzenie było takie trochę na drugim miejscu. A w tym przypadku nie masz tych kompromisów. Macie normalny samochód na co dzień, ale jak potrzeba, macie również właśnie samochód terenowy. I tutaj mi się to bardzo podoba ten Ranger generacji obecnej, a wcześniejszy. Samochód zyskał mocno na wyciszeniu, na prowadzeniu i również na zawieszeniu, bo układ kierowniczy na postoju jest taki bardzo miękki. Taki właśnie, że aż dla kobiet czy dla mężczyzn jest w pełni przewidywalny. Ale z kolei w trasie nawet takie tam jakieś szybsze ruchy na kierownicy także są bardzo przewidywalne. On się po prostu jakby nam utwardza w stosunku do prędkości. I to w ogóle jest tak, jak w samochodzie typu SUV. A to jest, jakby nie patrzeć, kawał pick-upa. A teraz się napędzamy. Patrzcie, jak dostojnie. Ta skrzynia biegów jest kapitalna i przepisowa 90. Do setki obiecują nam 10,5 sekundy. Z pomiarów w okolicach 10,3, 10,2, tyle realnie robi Ranger z dwulitrowym silnikiem biturbo diesla do 100 na godzinę. Normalny wynik. Oczywiście dla osób, które potrzebują więcej emocji, więcej przyspieszenia, macie V6 diesla, macie również V6
V6 benzynową. Dla każdego coś innego. No właśnie, to jest akurat fajne w Fordzie, że praktycznie w każdym modelu macie przeróżne wersje. Macie chociażby Fiestę, która jest w wersji była kiedyś diesel, diesla już nie ma, ale macie benzynę słabszą, mocniejszą, macie również Esteka, macie nawet Pumę, Pumę słabszą, mocniejszą, Esteka. Focus to samo, Focus z dieslem, Focus z benzyną, również Focus ST, kochajcie go, dopóki jeszcze jest w ogóle właśnie wersja ST. A u nas w Rangerze, co się mi także najbardziej w nim podoba, chociażby taka wygoda na co dzień. Jest to normalny, pełnoprawny samochód do wszystkiego, czyli fotelik zapięty, dziecko, żona, wy na fotelu kapitana i macie normalny samochód typu SUV. Bo ten samochód się jakby zbytnie wyróżnia pod kątem prowadzenia i komfortu jazdy nawet na pusto. Bo często samochody, które są takie typowo dostawcze, właśnie mają z tyłu te resory piórowe, na pusto podskakują. Tutaj, wierzcie mi, że tego nie ma. Pewnie, wpadając z większą prędkością na nierówności, ten tył jest taki trochę myszkujący, ale to jest wszystko bardzo przewidywalne, nawet gdyby momentalnie system ESP mówi hola, hola, mój ty, tyle pojazdu. Nie ma skakania. Więc w tym samochodzie każdy system działa bardzo sprawnie, jest bardzo dopasowany właśnie do tego, jak się prowadzi pick-up. I to znowu bardzo Wam kamufluje jego spory gabaryt. Podobnie jak widoczność w tym samochodzie, która jest jak na pick-upa, naprawdę wzorowa. Bo owszem, słupek C jest duży, bez dyskusji, ale słupek A jest cieniutki, skoro lusterka są gigantyczne. W tych lusterkach widzimy nawet Warszawę w tej chwili, one są ogromne. Macie również asystenta martwej strefy w naszej wersji. Dokładnie co jest w tej wersji, będzie jak zawsze u mnie wyszczególnione w opisie tego filmu. Idąc jeszcze dalej, mamy również system kamer 360. Jak one działają, w szczególności są ważne dla osób, które sporo jeżdżą w terenie. Ta przednia kamera pokazuje Wam zawsze to, co jest za wzniesieniem. A na co dzień do miasta? Chociażby chronią Wasze felgi. Chociaż w tym przypadku felga 20 i tak jest w miarę fajnie chroniona, dzięki jeszcze profilowi opony 55, ciężko z tą felgę zarysować, ale jednak macie podgląd zawsze na kamery te boczne, a także przednią i tylną kamerę. No w tym samochodzie tylna kamera jest raczej czymś, co jest elementem must have, bo widoczność na tylną szybę jest ok, ale już manewrując na parkingu, no to nie widzimy, co jest za paką. I tam mniejszy samochód, bądź pieszy, bądź dziecko spokojnie się schowa, więc tutaj ta tylna kamera jest naprawdę bardzo ważnym punktem w tym samochodzie, w szczególności podczas manewrowania. Co jest w nim takie również bardzo osobowe? To na przykład wykończenie. No bo okej, tu jest twardo, no jest, ale tutaj wszędzie, przy zegarach, przy pasażerze, wielki, amerykański niemalże podokietnik, czy boczki drzwi na górze, w części centralnej, wszystko jest przyjemnie miękkie. Dopiero w dolnej części drzwi widzimy twardy plastik, a coś, co warto podkreślić, to w boczkach drzwi macie ogromne skrytki na butelkę. W tym samochodzie butelka 1,5 litra bez problemu się pomieści w boczkach drzwi, co nie jest oczywistością w tej chwili już w samochodach nowoczesnych. Idąc jeszcze dalej. Mamy, ok, wielki ekran multimediów, na którym są wszystkie ustawienia tego samochodu, świateł, asystentów i tak dalej. Również obsługuje cały ten system Apple CarPlay i Android Auto, także bezprzewodowy Apple CarPlay działa w tym samochodzie, ale coś, co mi się akurat podoba, to to, że macie poniżej fizyczny panel od klimatronika, czyli głośność klasyczne, normalne pokrętło, podobnie jak temperatura i również moc nawiewów, wszystko sterowane przyciskami i pokrętłami. To fajnie. Idąc dalej, lewarek od zmiany biegów, jakieś tam kilka półeczek, cup holder, w naszej wersji nie ma indukcji, ale macie również w tych wyższych wersjach jeszcze ładowarkę indukcyjną. Mamy także wybierak od trybów jazdy. Coś, co mi się podoba, to to, że pod ręką jest fizyczny przełącznik od wyłączania systemu start-stop, który w tym silniku... No, sami zobaczcie. To chwilę trwa. To jest po prostu niepotrzebne. Ale to możemy sobie zawsze wyłączyć właśnie tutaj przy podokietniku. Podobnie jak jest przełączanie trybów terenowych i również wyłączanie ESP. A wierzcie mi, że jak tylko mamy tylny napęd załączony i wyłączone ESP, to ten samochód uwielbia śliską nawierzchnię i pięknie zamiata tyłem. Oczywiście z szacunku do ładunku nie robimy tego dzisiaj. Jeżeli chodzi o tryby jazdy, macie różne tryby jazdy, w tym także tryb normalny, eko, o właśnie, no ta zawiecha przy tym przełączaniu jest irytująca. Wjechałem w trochę bardziej śliski dzisiaj teren, gdzie potrzebowałem napęd na 4 koła i musiałem się wklikać. To się odwiesiło, zawiesiło, odwiesiło. No, czasami to przełączanie tych trybów jazdy
jest takie trochę irytujące, bo się potrafi to zawiesić. To działa. Bez dyskusji, jest to też bardzo mocno widoczne na zegarach wirtualnych, ale jednak czasami trzeba się upewnić, że żądany tryb na pewno się w tym momencie wybrał. Ja jeżdżę w eko, bo oszczędzamy paliwo. No właśnie. Aha, jeszcze w temacie trybów jazdy. Macie tryby jazdy następujące. Tylko tylne koła, najbardziej ekonomicznie, 4 koła automatyczne, 4 koła do prędkości wysokich i prędkości niskich z blokowanym mechanizmem różnicowym. I to naprawdę do tego, co używają konsumenci tego typu samochód, to raczej wystarczy, bo no jego właściwości terenowe testowałem właśnie w Amaroku, w głębokich piaskach, w błocie i tak dalej. Nie było problemu. Ten samochód po prostu się wykopuje z przeróżnych opresji. Ale idąc dalej pod kątem spalania w tym samochodzie, bo to mnie zaskoczyło bardzo miło. Dwulitrowy silnik diesla w tak dużym samochodzie, który waży ponad 2 tony, no 2 tony 300, to już jest trochę, no to wydawać by się mogło, że jest za mało. Ale wiecie co? Nie jest za mało, bo samochód spala mi następująco. O! I znowu. Potrzebuję teraz ominąć dziurę. Cyk. Cyk. No, zawieszenie w tym samochodzie jest niesamowite, bo jest tak komfortowe jak na pick-upa, że aż zaskakuje. Spalanie. Spalanie w mieście. Najmniej co mi się udało? W okolicach 8 litrów. Mniej w mieście nie ma opcji w ogóle nawet. Nawet przy takiej mega delikatnej jeździe. Spalanie przy takim normalnym trybie miejskim to jest dycha. Tyle realnie pali mi. Z ładunkiem oczywiście mówię w tym przypadku. Ford Ranger w wersji Wild Track. Spalanie na autostradzie do 120, podkreślam, w okolicach 8 przy 140 raczej dycha. Tyle realnie pali, ale teraz tak, patrzcie na jego gabaryty, na jego właściwości terenowe, na jego właściwości w ogóle pociągowe i przewozowe. Czy to jest duże spalanie? Chyba nie. Więc właśnie to mi się akurat w nim podoba, że to jest taka wersja najbardziej po prostu taka dla każdego. Czyli jest ekonomicznie, jest również w miarę, to będzie pod filmem, ekonomicznie w zakupie, ale jest także tak bardzo wypośrodkowane wszystko pod kątem wyposażenia. To, co potrzeba, macie. Macie grzane fotele, macie grzaną przednią szybę, lusterka i tak dalej. System kamer dokonfigurowany również w tej wersji jest tych 360, które w nocy świecą przeciętnie, w dzień, a czy świecą, pokazują obraz taki raczej przeciętny, a z kolei w dzień mają bardzo ładną jakość wyświetlanego obrazu. Teraz jeszcze pod kątem asystentów dostępnych w Fordzie Rangerze. Rzecz jasna, jest sporo w nim asystentów jazdy terenowej, ale macie także asystentów takich typowo na asfalt, czyli utrzymanie pasa ruchu, aktywny tempomat, przedni radar. To wszystko w nim działa poprawnie. Akurat w naszej wersji utrzymywanie na pasie ruchu działa w ten sposób, że auto Wam odbija samochód, znaczy samochód, system Wam odbija samochód pomiędzy liniami. Nie ma ta wersja jeszcze opcji tego prowadzenia po środku toru ruchu. Ale i tak fajnie, że taka opcja w ogóle jest. I to wszystko pokazuje, że jest to samochód bardzo mocno nastawiony na jazdę i asfaltową, ale także terenową. Jaki jest nowy Ford Ranger? Jest prawdziwym współczesnym pick-upem, czyli jest autem takim już bezkompromisowym, bo często kupując pick-upa godziliśmy się na wiele takich niedogodności, które wynikały z tego typu samochodu. W tym samochodzie macie praktycznie towarowego SUV-a. I o to chyba w nim chodzi, ponieważ jest to samochód normalny na co dzień, bardzo wygodny, bardzo w niektórych wersjach luksusowy, ale jest to również samochód, który pozwoli Wam na ciągnięcie sporej przyczepy, również ładunku na pace, a także jak potrzeba macie wersje bardziej terenowe typu Raptor. Czyli znowu samochód, który może spokojnie być w tej chwili jedynym samochodem w rodzinie i Wam wystarczy. Nawet na wakacje, bez żadnego problemu. Oczywiście, że ma wady. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, no bez dyskusji, występuje w nim zwłoka w reakcji na gaz, ale weźcie pod uwagę, że ten silnik jest nastawiony raczej na płynną i ekonomiczną jazdę, a dla osób, które potrzebują więcej mocy, no macie diesla V6. Także w opcji brakuje mi w tej wersji Wild Track opcji do konfigurowania Matrix LED. Bazowe lampy LED-owe świecą po prostu w nocy przeciętnie. Czasami wiesza Wam się przełącznik od przełączania trybów jazdy. On działa, ale ta zwłoka pomiędzy poszczególnymi trybami momentami jest irytująca. Także przeciętna jakość tego ekranu przed kierowcą oraz ostatnie, czyli kamery 360. W dzień obraz jest bardzo dobry, ale już w nocy jest on raczej poglądowy. Na pewno
wyciszenie i zawieszenie w tym samochodzie. To jest bardzo mocny punkt tego samochodu jak na pick-upa, co podkreślam. Idąc dalej, widoczność, spoje lusterka, a także mnogość asystentów i w opcji kamery 360, które w szczególności w terenie bądź w dzień wystarczą Wam w zupełności. Elastyczność jednostki napędowej. Jest tu przekładnia biegów 10-biegowa, ale już sam silnik diesla jest bardzo elastyczny, więc nawet momentami skrzynia nie potrzebuje redukować biegu, bo silnik ma spory zapas momentu obrotowego. Niezłe wykończenie kabiny jak na pick-upa, a także mnogość wersji wyposażenia tego samochodu, więc każdy z Was znajdzie w tym samochodzie coś dla siebie. Albo więcej komfortu, albo więcej surowości i niższa cena. Po prostu krótka piłka. A także spore kieszonki na butelkę w drzwiach. To jest moje spotkanie z Fordem Rangerem w wersji Wildtrak. Co Wy byście kupili? Chcąc kupić pick-upa, europejskiego pick-upa. No w tej chwili właśnie ta konkurencja troszkę się nam potopiła, bo nie ma już Merca klasy X, nie ma już Amaroka, nie ma już L200, a macie właśnie Toyotę, Volkswagena albo Forda. O czym zapomniałem? No chyba nie, no był jeszcze Fiat kiedyś, ale już go nie ma. Fiat bazował bardzo mocno na oczywiście Mitsubishi. I tyle. Chyba więcej już do dyspozycji nie macie. Ten samochód zaskakuje układem napędowym, jego płynną pracą, a także właśnie zawieszeniem i tym, jak bardzo jest on taki niemalże już suwowaty. Co mi się w nim podoba. Dziękuję bardzo. Klasycznie. Jak się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.